Siemaneczko, dzisiaj tutaj tak waży dronem, waży tak teraz goły jąderem teraz, cześć goły. Ejo. Dzisiaj witajcie w takiej nocnej akcji, w której to dron, ten właśnie dron, w sensie bardziej goły, wciela się w rolę pilota, jak to na lotnisku bywa, i właśnie dronem pokazuje ścieżki, słuchajcie, takie, żeby tutaj nie pobłądzili, jak wyjeżdżają tymi ciężarówkami. I to tak się odbywa ruch wahadłowy, nie? Tak, dokładnie. Świeci mi się lampka czerwono, czy nie? Świeci. Dobrze. Więc powiem wam, że akcja jak najbardziej gruba, trochę ciemno. Może Mateuszku, nie wiem, czy coś w ogóle widać jest, ale ale tutaj mamy na przykład LEDowego John Deere'a. Zapcza jedzie, proszę. Burżuazja widać z przodu na LEDach. Zapa, teraz bokiem pójdzie, zobaczysz? Pa, pa. A nie, goły patrzy, to nie pójdzie. A jak cię nie było, to Wisto zrobił? Napędy rozłączył i bączki kręcił. O, proszę bardzo. No, widzisz? Skóry wyjście. Tak to jest? Taki burżuaz. Na ty polski. Nagrajmy go. Jak najbardziej. Powiem ci, że jeszcze świąt nie ma, a goły już choinkę na ciągniku wozi. Taka prawda. O, widzisz? Nawet koguty mamy. A. Piękny dźwięk. Zapierdzielił. Jak należy. O, matko włosko, Mateusz. A jak ja się przewalę? Tutaj widzimy. Zapinanie. O, ropa też ma koguta. Ciekawe, jaka jakość będzie z tego, ale wygląda nawet ładnie. Ty, ciekawe czy śmigła drona są w stanie pociąć kupę buraków. O, idę do żabki, jak będzie wyciągnąć. Dzień dobry. A czemu tak potraktowałeś mnie? Żaba. Ty skurwysynu. Jak to się rozkłada? Tak się rozkłada, o. I za karę ci odłożyłem tak siedzonko, że kurwa nie wejdziesz. No pizda jesteś. Przedstaw cię, żaba. Witam, Zabłocki jestem. Co robisz? Naprawiam lineczkę. Co będziesz robił? O. Żabowski prowadzi dzisiaj zielonego jelenia. Jak tak trochę po piździe, nie? No ta, bo goły nie patrzy, to można. Tam widzimy drugi John Deere, również na pełnej. Widzimy tir z tyłu, leci bokiem, czyli jak się lata bokiem tirem, nie? O, teraz tu widzimy, że Żabowski dostał poradę, tak, żeby tutaj dobrze nakręcił, życiowo. Dokładnie. Gdyby nie ta porada, na pewno wyszło mu to gorzej. O, matko boska, pan leci, przypierdoli. A nie, dobra, o, pa jebnie. O, wyrwał ośkę. Jezus Maryja. Ty w ogóle jesteś niepoczytalny. A jak? Ja nie wiem. Zobacz, jak go nakierował. No, starszy chłopak, no, rozpręcz linę. Teraz się nauczyłem już otwierać, czy nie nauczyłem się? Ty nie nauczyłeś. No kurwa. Daj. No to się nie przekręca. Dobra, siły trochę pochamy. Dobra, nie, faktycznie. No może się przekręca, ale tu ciepło. Widzimy tutaj ładnego jelonka. Napis prawidłowy. Tam widzimy kolejnego jelonka. Nie wiem, czy widać. Ja widzę. Nie wiem, jak wy. Miejmy nadzieję, że też. Tu mamy napis. Nie napis LEDy. To jest gołego 30, 6830, czyli tak zwana pospolita 30, słuchajcie. Jakby ktoś pytał, co znaczy 30, to mamy elegancki tutaj model. Żabowski! Zginąłeś nam? Zginąłem!
nie, nie zwilono. Ładnie to linkę zaplącz. Żeby goły nie widział. A, idzie tu, chodź. Spierdalamy, spierdalamy. Chodź. Chodź, bo jak zobaczy, to matko boska powie. Szybko, kochana. Szybko. Siadłaś? Tak. Uważaj, na czołówkę idzie. A. Dobra, widzimy tutaj zamieszanie. Dobrze, dobrze. Ja ci powiem, że na razie tam właśnie przejdę do Tomka. Musia, tak, bo on lepszy kierowcą jest. No. Widzę, że Gołaszewskie tutaj zatankowało. Zobacz. Wypiłeś? 4400 motogodzin? Jest nie. No i piłem. No to kurwa, pianę zostawiłeś. Na pianę będziesz pił? No nie, ale już nie rozumiem. Od kiedy w soku jest piana? O czym ty mówisz? Ty kurwa, jakieś inne soki pijesz, dobra. To jest sok naturalny. Z pierwszego tłoczenia. Dokładnie. Kurde, nic nie widać na tym, ale jeszcze może coś się złapie. No bez jaj, no kurde. Teraz się ładnie rozjeździło, by się połapało, to nie ma. Żeby pół dnia wcześniej tu przyjechali, nie? A no kurczę, no ale... Żeby się tak szybko ciemno nie robiło też. Ale już w sumie jesień, nie? W sumie która? Jest pół do siódmej, no. No. 20, no. Prawie, no to kurczę... Ciemno już normalnie jak cholera, nie? Ale w sumie dużo nie dostało, to... Poleci. Ostatnia kupa chyba, nie? Czy to jeszcze mają? No, tak. To dobrze. Z tego drona widać jeszcze coś? Widać właśnie, ładnie. Jak na podglądzie patrzyliśmy, to nawet ładnie wygląda, nie? No bo kamera zaraz jakość traci, takie są wielkie piksele, te światła, to się rozmazuje wszystko, jak cholera. A jak po latach chwilę ten goły, no to tak kurczę nawet ładnie to wyglądało, nie? Naprawdę, nie ma co. O, widzimy właśnie, teraz będzie łogień. Jednak zapas mocy się przydaje, co? W takich momentach to... Tutaj kurczę już się rozjeździło ładnie. O. Ten to kierowca chyba wprawiony, bo nawet ładnie poszło. No, druga już. Na dwie czy trzy tak baterie. Śmiał tak, że to już rozjechał i to był drugi nie tak samego. Muszę trochę mostek łubić, żeby... No to jest trochę tak dziwnie, nie? Bo tam jest rów dalej, a tutaj dalej... Nie, bo tu nie było mostka. My zasypaliśmy do dzisiaj. A, w taki sposób. No, przywiozłem przytapacz wiru. Właśnie tak mówię, że kurczę, no... No to musi być jednak, nie? No przecież żeby takie tiry przejechały, to musi być ogarnięte. Przecież padało dzisiaj chyba, nie? No kurwa. Do południa na pewno. Lało i to no. Wczoraj od 9 na wieczór i dzisiaj do południa. No. Cały czas. Tylko przemasło się zrobiło tutaj takie, że... Jak cholera. Zawsze trochę ubije tym, kurczę, przecież to też ciężar, jak... No. Zawsze potem lepiej, takich kolei nie ma. Nie chciałbym, żeby on mnie po kole, po nodze przeszedł. No, trochę się można pobawić na tym. Tu się pierdolni! No no, sam tak mówi, a jakby wsiadł, to nie chciałbym widzieć, co by to było. Olej wycieka, to się posiedzi jeszcze. No,
tak jakby zrobił. O! Dobrze prawisz! Ziomuś, trzymaj kierownicę! No, przy takiej ilości koni to kurde... Ale to idzie, kurde. 16, 17, nie? Jak tutaj było. Ten dzik to aż lata z tyłu, nie? Bokiem aż latają niekiedy. Patrzyłem tu. Bernard! Ej, bo to może pre... A nie, to nie prezes. Czemu się wjebałeś w jedyną kałużę na polu? Nie wkurwiaj mnie, kurwa, nic nie widzę, przemiękli mi fluksy, kurwa. Dobra, ale jedna jedyna kałuża, a ty się wpierdoliłeś. Nie, nie ma, no nowe buty jeszcze, ej, kurwa, przemiękną. Albo mnie, kurwa, Bernat oprzał, albo deszczyk pada. Ale Bernat masz wytrysk. Pomimo, że już schował, to jeszcze leci. Wow.